Witamy w Energii Gaz Polska. Dzisiaj przedstawimy Państwu montaż instalacji gazowej do Opla Corsy 1.4 z 2017 roku. Auto tak naprawdę nówka, 3000 przebiegu. Założyliśmy tutaj instalację BRC Sequent 32. W najnowszym wydaniu oczywiście. Może pokażemy poszczególne elementy instalacji. Od początku, czyli mamy tutaj zawór fazy ciekłej wraz z zaworem. Dalej gaz jest podawany do reduktora. Reduktor jest troszeczkę schowany z tej strony. Następnie gaz przechodzi do filterka fazy lotnej i jest podawany bezpośrednio wtryskiwaczami BRC koloru niebieskiego do cylindrów. W tym miejscu jeszcze pokażemy, została zamontowana centrala sterująca i bezpieczniczek instalacji oraz nasze podłączenia, żeby wszystko było na wierzchu, jak najbardziej dostępne. Przejdźmy może do środka. Przełącznik tutaj został zamontowany koło dźwigni zmiany biegów na życzenie klienta. Jak najbardziej dostępny, czytelny. Nie ma więc problemów z przełączeniem i kontrolą stanu gazu tak naprawdę. Zbiorniczek. 42 litry do tego auta mieszczą się idealnie. Nic nie odstaje, nic nie rusza, nic nie wybrzusza nam tutaj tego, więc to się fajnie mieści. Mamy fajny dźwięk. Następnie wlew. Wlew pod klapką, troszeczkę jakby inaczej niż zawsze od góry, ale mieści się idealnie z krótką dokrętką, więc nie mamy problemu z tankowaniem. Mamy tutaj ukryty jakby ten wlew. Teraz tak, auto spala benzyny około 8 litrów, gazu będzie spaliło około 9-10 litrów, tak? Na zbiorniku powiedzmy przejedziemy gazowym jakieś 400 km, coś takiego, tak? Oszczędność na 1000 km, biorąc pod uwagę spalanie benzyny, a gazu, to jest około 200 zł. Auto będzie jeździło prawdopodobnie jak w nauce jazdy, więc myślę, że tych przebiegów, tego przebiegu będzie dość dużo i dość często będzie u nas witało na przeglądach. Jeżeli chodzi o koszt takiej instalacji do takiego auta, jest niezmienny, czy to na auto nowe, czy troszeczkę z większym przebiegiem. 2900 zł koszt takiej instalacji BRC i zwrot nastąpi po około 14,5 tysiąca kilometrów. Dziękujemy, zapraszamy do oglądania naszych filmików.